Dzisiejszy performance jest taką jakby kwintesencją tego całego projektu Patrz Człowiek, ponieważ zwraca uwagę mieszkańców Białegostoku na tych, których już nie ma, po których została tylko pustka. I te symboliczne kamienie układane na dnie fontanny chcą przypomnieć o nich. W dodatku mamy dzisiaj święto żydowskie Jom Kippur, który jest świętem przebaczenia i świętem pokuty. Jest świętem, w czasie którego trzeba się pochylić i nad sobą, i nad tymi, którzy odeszli. Myślę, że ten performance powinien zachęcić do refleksji o tym, kim jesteśmy, kim byli ludzie, którzy tu mieszkali w Białymstoku, i chwilą, którą powinniśmy im poświęcić. Performance jest autorski, natomiast zapraszamy ludzi do układania kamieni obok. Tu jest rozłożona biała płachta. Jeśli ktoś ma życzenie, ma taką wolę i chęć, to tutaj zapraszamy do złożenia kamienia na tym białym prześcieradle obok. A samo układanie to już artysta.